Cześć! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. jestem Marcin, zapraszam do kolejnego materiału moi kochani. Pierwsza informacja taka, to w tym materiale rozdaję jeszcze tą emeczkę. Jeszcze chyba na tą chwilę, kiedy nagrywam to, nie wleciał chyba ostatni filmik jeszcze z tym USB-kiem, więc ten usb jeszcze nie jest rozdany, bo jeszcze czeka jeden film na publikację. Nagrywam na, na zapas, ponieważ będą wyjazdy, chcę troszkę, wiecie, z rodzinką jakby podpoczywać i tak dalej, wychillować, z dziećmi się pobawić. Gdzieś tam e, zabrać na jakiś basen, tam na rowerach pojeździć, z młodym w piłkę pograć Już powoli zaczyna skurczybek e, kopać tą piłę Mimo, że ma po, e, półtora roku już e, I teraz rozdaję tą emeczkę, będzie prawdopodobnie jeszcze jeden filmik, gdzie tą Mkę będę rozdawał Co trzeba zrobić, no to łapa w górę, subkomentarz e, Ewentualnie możecie wpadać na Twitcha, gdzie macie link w opisie Na Twitchu będą e, losowania e, tych skinów A na Insta też macie link w opisie, na Insta będę wrzucał wyniki, e, także Yy, to tyle jeśli chodzi o informacje takie wstępne. Obserwuj stronę cesgoskins.com, na której możesz otwierać skrzynki z CESA, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu FOREVER aby odebrać 2 ,10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnić skiny za punkty eventowe. CSGO Skins, link macie w opisie. Polecam i pozdro. Druga sprawa jest taka, że CS jednak nie umiera. Dlaczego? Znaczy, umiera i nie umiera. Jeśli chodzi o taką moją opinię, to CS2 umiera. Jeśli chodzi o Premiery, ponieważ Premier nie da się grać. Ja nie gram w ogóle Premier. Jeśli chodzi o ten rating, to gram sobie raz na jakiś czas jedną Premierkę. Aby wygrać meczek i żeby zobaczyć, jak tam ten system ratingowy, jak tam ten system Elon na tych premierach działa i co mi ten system uzna za stosowne, jako, jako, jaki ten rating przyznać. każdym razem, kiedy rating mi to Elon mi znika na premierach, zawsze zabiera mi jakby mniej więcej plus minus 1000. Od momentu, kiedy rating mi zniknął, nic się nie zmieniło, no bo tych premier nie gram. Zaczynałem premiery mając chyba 22 600, 22 800, czy coś takiego. Tam trochę z, z ziomkiem pograliśmy, spadłem do 22 100, coś takiego. Zabrało mi, spadłem do 20 coś, potem znowu mi zniknęło, spadłem do 19 z kawałkiem. No i teraz zagrałem sobie jeden meczek i dostałem 17,5 tysi. Nic nie robię, gram tak samo i tak dalej. A ten rating w dalszym ciągu mi zabiera. Nie chcę premiery grać. Wiem jak to jest. Tutaj jest taki leciutki cheatfest, Więc nie chcę grindować, ponieważ i tak z tych premier, i tak z tego elo nic nie mam. Gdyby, gdyby, było, gdyby była pewność, przepraszam, że wszyscy są legit, nie jest nikt tam odpierdzielony, no to faktycznie można byłoby wtedy grindować te elo z racji... Takiego faktu, żeby udowodnić sobie, że można ten rating wbić grając z normalnymi ludźmi, pomijając tam, wiecie, tam trolle, griffage i tak dalej, ale to jest wszędzie, CSGO było, w CS2 jest, jest też, są też w innych grach, no bo to są ludzie. Kurzysz się, siltujesz się, trolisz gierkę, masz to w dupie i tak dalej. Zrozumiała rzecz, ale z cheatami nie da się. Jeśli trafiacie na premierze co mecz, albo co drugi, trzeci mecz na, na cita, gdzie za mecz może macie powiedzmy plus 100, a za powiedzmy mecz z cheaterem, gdzie i tak przegracie macie minus 300, minus 500, nie ma sensu tego grindować. Dla mnie premiery są dead. Kolejny tryb, dla który dla, znaczy, który dla mnie jest jeszcze bardziej chyba martwy niż premiery to skrzydłowe. Wy piszecie w komentarzach takie rzeczy, gdzie gracie skrzydłowe jest odpał. Ostatnio ludzie na streamach na streamach przyszli właśnie na czat mówili, że forever co jest z tymi, czy gra skrzydłowe, sprawdziłby skrzydłowe, bo ja na pięć skrzydłowych miałem pięciu cheaterów. Nie wiem, czy to był, był taki przypadek, nie, nie dopytywałem się, gdzie gości może miał jednego cheatera w meczu, czy po prostu miał w, w przeciwnym teamie dwóch haksów, a on miał jakiegoś tam wiecie, Maciusia, który tam gra sobie casualowo raz na jakiś czas skrzydłowego, bo szybkie mecze, bo to, bo tam wraca z roboty, chce sobie zagrać jakiś szybki meczek, no to wiecie, skrzydłowe Zamiast tą turniejówkę, tam mój Boże, premiery. I. Wiecie, no, nie ogarnia gierki za bardzo i tak dalej, a wy staracie się, nie wiem, wycisnąć siódme poty z siebie, żeby wygrać mecz na ludzi z cheaterami. Więc dla mnie skrzydowe to jest w ogóle jakiś event, ponieważ ja tutaj nie mam w ogóle żadnej rangi na skrzydowym. Mam 71 zwycięstw, ale te zwycięstwa są brane z CSGO. Tutaj zagrałem chyba jed, jeden bądź dwa skrzydłowe po to, żeby odświeżyć sobie rangę. Dostałem chyba Suprima w CSGO. Nie grałem do momentu, kiedy zdobyłem globala. Zdobyłem globala, globala raz na skrzydłowym i przestałem grać, bo no, w tym trybie nie ma nic do osiągnięcia. Chciałem tylko po prostu wbić sobie Globala, żeby jakby odhaczyć sobie. Wiecie, no, ponad 20 czy tam 30 wbitych globalów na matchmakingu. Nie wiem, czemu tak długo grałem. Nie pytajcie się, nie powinienem zacząć grać wcześniej facety. Global na tym, na skrzydłowym, a Danger Zona no nie bardzo mi się chciało w CSGO grać, bo już wiecie, było co było coś innego. Tam face City, potem zaczęli i tak dalej. Nie było czasu męczyć Danger Zona, ale są ludzie, którzy tego Danger Zona grali, więc dla mnie przygoda ze skrzydłowymi się skończyła. I podsumowując, na ten czas materiału, Premiery padnięte, zdechnięte, skrzydłowe jeszcze bardziej zdychnięte, ale co jest w miarę według mnie żywe. Ale od ostatniego update'u, poza tymi dwoma mapami, to są matchmakingi. Dlaczego poza tymi dwiema mapami? Dlatego, że tutaj najwięcej jest cheatów obecnie. Ponieważ nowa mapa trzeba przetestować i tak dalej. zobaczyć jak tam wiecie, jak działają exploit, jak tam działają skany. Jak, jak można ze skara ponapierdzielać z respa do respa, czy się da, czy się nie da. Jakie tam są cheaterskie takie line-upy pod granaty i tak dalej. Nie grałem ani jednego, jak widzicie. Nie grałem ani jednego Milsa, ani jednej Tery Też z takiego powodu, że wypisaliście, że jest tam od cholery cheaterów No i tak sobie pomyślałem, że to pewnie dlatego, że wiecie, nowe mapy, że nowy update wyszedł i tak dalej Nie grałem też jeszcze jakby żadnych z tych map tutaj Ponieważ Chcę zrobić kiedyś taki materiał, żeby wbić powiedzmy wszystkie rangi w jednym filmie, czyli zagrać sobie, wygrać jedną, jedną gierkę na Daście, na Mirażu, na Vertigo, na Enshiance, na Inferno, Nioku. Tutaj jeden jeden Anubis wystarczy, a teraz wystarczy mieć właśnie dwa mecze, żeby mieć rankę, czyli byłoby raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Overpassa chyba bym sobie odpuścił, no bo nie jest, wiecie, w tych, tylko wszystkie te, które są obecnie w w tym, jak to się nazywa, no w aktywnej polimap. Także premiery dead, skrzydłowe, jeszcze bardziej dead, turniejowe, jakoś da się grać, póki co bez tych, bez tych map, tak możecie grać, na office chyba też się trafiają cheaterzy Więc według mnie da się grać na tych wszystkich, ale jeśli chodzi właśnie o jakieś update'y i tak dalej, to CS2 nie umiera, ostatnio jest bardzo dużo update'ów może nie takich wiecie dużych, że pobieracie nie wiem 30 giga update'u do CSA, nie chodzi właśnie o takie, o takie małe pierdoły typu poprawianie właśnie błędów, które są denerwujące, które zdarzają się w większości graczy typu, że chodzicie sami na respie mimo, że macie wiecie nie dotykacie klawiatury ani myszki no to go, gość wam chodzi jakbyście mieli wciśnięte A albo W albo W plus A, W D i tak dalej. To zostało niby naprawione, no bo tych sytuacji już nie widzę, żeby się powtarzały, powtarzały u mnie w meczach, ani yy, u Was, u widzów, czy, no, nie, no bo nie widzę tego w komentarzach, nie widzę tego właśnie na, na czacie i tak dalej. Ale pojawiają się kolejne błędy, typu, że yy, zawiesza gierkę przy ładowaniu się na tym czy pomarańczowym ekranie. Wiecie, zawsze było tak z valve, że kiedy jest jeden update, jedna aktualizacja poprawia tą rzecz sprzed tam paru dni. Ale za to pieprzy inną rzecz i tak, wiecie, tak się mieli. Potem jest update, który naprawia tą rzecz spieprzoną, pieprzoną, a pieprzy jeszcze coś innego. A do tego jesteśmy przyzwyczajeni, nauczeni, jesteśmy doświadczeni i tak eee, dalej. Druga sprawa, właśnie, no to, a, nie wiem, właśnie, to są właśnie te e, mapy, wprowadzenie map, jakieś, nawet wprowadzenie nowych map, no to jest, wiecie, jakieś tam lekkie odświeżenie. Dalej czekamy na operacje, dalej czekamy na nowe tryby, to wszystko nadejdzie i wydaje mi się, że wtedy, tak jakby e, CS2 wróci znowu do dochodu, że będzie więcej ludzi grało i tak dalej i tak dalej ale to jest wiecie, wszystko tak jakby w samej grze natomiast jeśli chodzi poza grą, mówię o faceitach to ma się świetnie ostatnio meczy szuka bardzo szybko, pomijając fakt, że czasami trafia się na, na nowe, świeże konta, gdzie no faceit jakoś dziwnie to we weryfikuje, ponieważ teraz wprowadzili coś takiego, że macie super mecze, czyli tak zwane premki z CSGO ale macie też verified guaranteed czyli macie Zagwarantowaną, jeśli macie Faceit Premium, macie zagwarantowane wejście do meczu z ludźmi, którzy te konta mają zweryfikowane, czyli tam skan dowodu, dane wszystkie i tak dalej i tak dalej. A okazuje się, że jeden mecz, ale na szczęście tylko jeden, trafi mi się, że Wszedłem w kolejkę solo, tam początek streama, chciałem taki rozgrzewkowy sobie zagrać, oczywiście w pierdziel 13-2, bo trafiłem na Piątkę jakichś tam randomów, gdzie jedno grało duo, gdzie najwięcej meczów miał chyba 140 rozegrane. Jakieś wiecie tam? 25 AVG, KD, ba coś, mówię, ok A o mnie w teamie ja 15, czy tam 16, ziomek 12, drugi 13. <grywanie> Dobra, rozgrzewkowy, ok. Z założenia już wiecie, wiem, że przegram. Nie, nie tiltuję się, Gra, staram się grać w swoje i tak dalej. Słucham, jak timeci się tam wyzywają wiecie, no taki standardowy CS, ale. Bardzo dużo ludzi właśnie gra na, na faceitach Pomijając właśnie tam y, troli, grifer, griferów i tak dalej y, Jest bardzo dużo rzeczy, na które CS2 jeszcze czeka I możliwe, że kiedyś CS2 jeszcze w stanie kolan, ponieważ Większość ludzi uważa, że CS2 dalej jest w becie Nie mamy tutaj tak naprawdę nic oprócz y, premier Które kuleją, turniejowe, które w miarę tam da się grać Niż skrzydłowe, które są agrywalne Uproszczony deathmatch i wyścig zbrojeń, szczerze mówiąc, może casualowi gracze to, to grają, żeby wiecie sobie pograć, postrzelać i wyłączyć grę. Ja tego nie gram w ogóle, szczerze mówiąc. Skrzydłowego nie gram w ogóle, premier tknę raz na jakiś czas, no i głównie tam turniejowe, O troszkę tych gierek tam mam rozegranych. Także według mnie CS2 nie umiera, to zdechnięcia gry daleko jeszcze brakuje. Gdyby, zrobi, gdyby spieprzyli totalnie tą grę, a mogą to zrobić specjalnie, omyłkowo, jakimiś update'ami, jakimiś durnymi zmianami, które e, którzy gracze po prostu będą odczuwali jako trzaśnięcie w pysk od Valve w stronę gracza. I Ale wydaje mi się, że tego, tego nie zrobią, bo w grze tkwi strasznie duży potencjał, bardzo dużo hajsu i... Cały czas, cały czas ten player base yy, rośnie. No na pewno główną rzeczą, która kuleje u grze, no to jest anti-cheat. Anti-cheat i ilość yy, cheaterów. I to jest główny powód, dla który, który odstrasza yy, nowych graczy. Ale czy Valve wprowadzi jakby anti-cheata może w takim... Na bazie kernel level, jeśli nie wiecie co to jest, wygooglujcie sobie. Nie, nie za bardzo chcę te, te teraz to tłumaczyć, bo troszkę to byłoby... Yy, gadania, bo sam się jakby nie znam do końca na tym, ale żeby jakoś wytłumaczyć Wam to, to musiałbym się nagadać. Yy, możliwe, że z takim kernel levelowym e, anti byłoby lepiej, byłoby może bezpieczniej, byłoby może, byłaby może mniejsza ilość e, cheaterów. Nie wiem, ciężko by byłoby mi powiedzieć, ale naprawdę musiałoby być e, coś, jeśli tego się kiedyś, kiedykolwiek pozbędą, no to myślę, że CS po prostu będzie, wiecie, topką, top tier gierką, miarę tam legitną, bezpieczną i tak dalej, żeby sobie pograć, żeby każdy grać, czy gracz, czy tam prost, czy taki, który gra bardziej competitive, chce się troszkę napocić, taki casualowy yy, gracz, ewentualnie taki typowy jakiś tatuś, powiedz, że wiecie, wraca sobie z roboty po całym tygodniu, chce usiąść sobie do, do CSka, nie chce się wkurzać, no bo jeśli chcecie się wychillować, no to CSA odradzam. Na tą chwilę CSA odradzam. Ewentualnie jakieś faceity. Albo tam raz na jakiś czas jakiś matchmaking, albo nawet uproszczony deathmatch, wyścig broń. tam myślę, że czyterów jest najmniej, wiecie, no nie gram tych trybów, ale zakładam, że, że jest mało ludzi, także yy, według mnie CS nie umiera, do tego jeszcze daleko, yy, czekamy jeszcze właśnie na jakieś operacje, na jakieś takie inne, inne rzeczy, które do CSa yy, powinni dodać, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, możliwe, że w wakacje coś dostaniemy. Jakiś Danger Zone Update, yy, dwójka Danger Zone 2 Case, no bo nie chcę dostać update'u, gdzie będzie tylko sama skrzynka i skiny i nic poza tym. Chcę, ja chcę i Wy pewnie też chcecie operacji i na to, na to czekamy. Myślę, że to będzie taki pierwszy krok do tego, żeby ludzie wrócili, wiecie, yy, są wakacje i tak dalej, no poza spędzaniem czasu w domu. No to wiecie, można tam ewentualnie, jeśli jest gorąco i nie chce się naprawdę wychodzić na dwór, no to odpalić sobie klimę, jakiś wiatraczek i napierdzielać w ces Albo w zimę, kiedy wiecie, jest pogoda do kitu, jest zimno i ludzie siedzą w domu zamknięci w ciepełku. No to też wtedy też byłby czas na jakiś taki update i y, kooperację, ale to dopiero za pół roku. Także dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy według Was CES umiera, czy nie? Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał taka, wiecie, taka pogadaneczka z mojej strony e... z mojej strony to wszystko. Dzięki serdecznie i się. Do zobaczenia. Elo.